Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Na początku tego roku postanowiłem zmienić program do edycji i przeniosłem się z Final Cut Pro na DaVinci Resolve. Ja się obawiałem bardzo tej zmiany, dlatego że dobrze radziłem sobie w Final Cut Pro, ale postanowiłem wprowadzić nowe środki wyrazu, trochę lepsze narzędzia, nie kupować wiecznie tych pluginów, tylko kupić sobie raz studio docelowo, wersję płatną i mieć święty spokój. I tak właśnie postanowiłem. Oczywiście była wielka obawa, a mianowicie taka, czy nie zwolni się znacznie czas mojej postprodukcji, że moja praca będzie się ciągnęła w nieskończoność, będę się frustrował, nie będę znał dobrze DaVinci Resolve i też funkcjonalność nie będzie mi odpowiadała. Ale słuchajcie, po wprowadzeniu może takich trzech głównych zmian i takich swoich rozwiązań, których używałem w Final Cut Pro, doszedłem do takiego etapu, kiedy mogę pracować naprawdę szybko w DaVinci Resolve. I dzisiaj w tym materiale podzielę się trzema takimi swoimi praktykami, tak, bo my nie używamy słowa patenty, czy hity, czy tipy, ale bardziej takimi swoimi metodami, które znacznie ułatwiły mi pracę i zaoszczędziły tysiące godzin, myślę, spędzonych na przybliżaniu, odciąganiu, poprawianiu klipów, wklejaniu, kopiowaniu i uzupełnianiu miejsca w DaVinci Resolve. Zapraszam Cię zatem na ten materiał, pokażę Ci w krótkich trzech krokach, jakie metody, co zrobiłem, żeby zaoszczędzić całe godziny pracy. Zaczynajmy zatem. Jedna z czynności, którą można bez końca powtarzać, to jest kopiowanie atrybutów. Bardzo fajne, jeżeli mamy film, czy epizod, czy projekt składający się z wielu klipów i teraz wyobraź sobie taką sytuację, że mamy na przykład za głośno, tak? I chcielibyśmy tutaj ściszyć o 5% czy 5 dB w dół, więc zaznaczamy sobie ten klip, który chcemy troszkę wyciszyć, wchodzimy do inspektora po prawej stronie, prawda? Jest to tak zrobione, ale trzy kolejne czy dwa kolejne są na tym samym poziomie głośności, więc to co możemy zrobić, to skopiować atrybuty, Ctrl C lub Command C, kopiujemy go i teraz nie wklejamy klasycznie, tylko wklejamy poprzez Paste Attributes, czyli wklej atrybuty. Można go oczywiście dowolnie zdefiniować w ustawieniach skrótów klawiszowych, ale tutaj mamy Shift, Command i V. Tutaj pojawia nam się pole wklej atrybuty, ale jakie? Tylko i wyłącznie głośność wybieramy. W tym momencie widać, że to wszystko nam ładnie bardzo działa. W zależności od tego, czy ten klip jest związany z wideo dźwiękowe, czy nie, można to zrobić klikając na jeden lub drugi, ale w tym wypadku wybieramy ścieżkę audio. Jeżeli mielibyśmy tych klipów więcej, w ten sposób możemy poprzez wklejenie atrybutów właśnie zmienić je. I to samo dotyczy korekcji kolorów. Wyobraź sobie, że mamy tutaj jeden klip, ale jest ich więcej, tak, z danego ujęcia tych kolorów. Przechodzimy do zakładki kolor i tutaj widać, że już dokonaliśmy, tak, mamy cztery węzły, więc to, co chciałbym zrobić, to na pewno też wkleić i te atrybuty, skopiować, Command C i wyobraź sobie, że będziemy pracować teraz w trzecim ujęciu, tak? Przejdźmy na kolory, widać, że nie ma żadnych węzłów, wróćmy sobie, wklej atrybuty, Paste Attributes i tutaj mamy Color Correction, akurat dźwięku nie, Apply i sprawdzamy to w zakładce właśnie kolor. Widać, że te poszczególne węzły, które nam odpowiadają za ekspozycję, temperaturę, nasycenie i detale, one zostały skopiowane z tego pierwotnego klipu. Także to jest bardzo szybki sposób na to, żeby skopiować atrybuty i wielokrotnie jest tak, na przykład kiedy mam porównanie czterech klipów, tak, żeby je ustawić. I teraz widać było, że zajęło mi to mniej więcej minutę pracy. Wyobraź sobie, że mamy porównanie z czterech kamer, więc już ustawienie jednej sekwencji zajmuje 2, 3 czy 4 minuty. A poprzez kopiowanie atrybutów my zmniejszymy te poszczególne klipy, a także to, co jesteśmy w stanie zrobić, to je odpowiednio zorientować, odpowiednią pozycję im zdefiniować właśnie w ten sposób. Także fajna sprawa i kopiowanie atrybutów jak najbardziej uważam za jedną z kluczowych funkcji, które przyspieszają zdecydowanie pracę w DaVinci Resolve.
przed momentem skopiowałem, czy przesunąłem klip z osi głównej na V2, wideo 2 i widać, że w tym momencie mamy dziurę. Jak tą dziurę wypełnić najłatwiej? Oczywiście możemy pomniejszyć sobie ten klip, zaznaczyć całość, tak? I przesunąć, jeżeli mamy magnesik, to nam to ładnie się dopasuje, ale przecież nie o to chodzi, cofnijmy zatem to. Więc możemy to zrobić w polu cut. Oś główna w cut, ona jest zawsze dynamiczna i ona nam pokazuje, dąży do wypełnienia niebieskimi, czyli całymi klipami. I tutaj możemy oczywiście zrobić backspace i wypełnić, tak będzie najłatwiej. Albo możemy też zastosować komendę ripple delete. Tak, ja mam przypisany klawisz pierwszy. I to jest to, co możemy tutaj zrobić, jeżeli chodzi o wypełnienie. Lub też, jeżeli mamy taką sytuację, że nam powstała tutaj po backspace ta dziura, przechodzimy do cut i w tym momencie możemy backspace'em już tę lukę zlikwidować. Tak, to jest to. Ale wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że ten klip chcielibyśmy podzielić w takim miejscu i to szybko, żeby tylko wyłapać komin, tak? Załóżmy stąd, więc najlepsza funkcja do tego to jest Start to Playhead. Ja mam przypisany klawisz Q, tak? I w tym momencie wyłapaliśmy dokładnie sam komin, Command Z, tak? I też druga. To jest powiedzmy, że dotąd chcemy ujęcie utrzymać i mam zdefiniowane W jako End to Playhead. Command Z, jeszcze raz. Pokażę Wam to w tym momencie w menu DaVinci, Keyboard Customization i mamy Q jako Start to Playhead, W jako End to Playhead. Żeby znaleźć te komendy, przechodzimy do okienka wyszukiwania, Start to Playhead, i to będzie Ripple w tej zakładce, Start to Playhead i mam Q, żeby mi było łatwo lewą ręką operować. I to samo w przypadku End to Playhead. To jest W. I te dwa klawisze takie cuda robią, że bardzo łatwo i szybko w polu właśnie Edit możemy sobie ustawić moment, który chcemy uzyskać, powiedzmy, że zbliżenie tego komina. Załóżmy, że tutaj już jest za daleko, ale chcę go jeszcze mieć w kadrze na 2/3, czyli tutaj kończymy jako W, tak, na tych 2/3, a tutaj chciałem mieć początek taki bardziej dynamiczny, jak przejdę na to czerwone, może tu, stąd, prawda, czyli Q. I widać, że ten klip już w tym momencie możemy zagrać, jest to dokładnie to, co chciałem uzyskać, od pola czerwonego aż po 2/3, gdy komin mi już schodzi na 2/3 i to jest to. I trzecia bardzo fajna funkcja, którą często wykorzystuję, to są klawisze, które są zdefiniowane J, K albo L. Już pokażę to na przykładzie. Więc mamy taką sytuację, że tworzymy historię, przygotowujemy drona do lotu, a tutaj widzimy, że on już na następnym ujęciu leci. Już widać kadry z tego drona. Ale to, co byśmy chcieli uzyskać, przejdźmy na multimedia i tutaj mam start. Kliknijmy dwa razy to medium. To chciałbym stąd wybrać moment, kiedy dron startuje, tak? Czyli używamy klawisza L, żeby zagrać to multimedium. To już jest za daleko, przechodzimy głowicą w takim razie na początek. L, podwójne L, żeby zagrać w dwukrotnej tempie, w szybszym tempie. I K, widzimy tutaj ścieżkę dźwiękową i teraz możemy dorównać sobie dotąd, dociągnąć głowicę do tego znacznika. Albo żeby było szybciej, używamy tylko I. Ja to troszeczkę oddalę, tak jak teraz, I jako IN, prawda? No i lecimy dalej. Znowu używam L. Dron nam startuje. Świetnie, zrobimy sobie spację. To jest troszkę za daleko, bo tu już wchodzi nam dźwięk, ale powiedzmy, że chciałbym dotąd. J zagramy. L, dotąd, tak? I kolejny skrót klawiszowy, a mianowicie O jak out i mamy wybrane. Teraz przeciągam ten już klip na oś czasu. I zobaczcie, co uzyskaliśmy. Przygotowujemy drona z dwóch kamer widok, tak?
Następnie dron startuje, świetnie, i mamy już widok z samego drona. I to jest właśnie ta sekwencja, do której wykorzystaliśmy skróty klawiszowe J, a także L. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego poradnika. Daj znać w komentarzu, czy te uwagi były pomocne. I też liczę na Ciebie, jeżeli chodzi o tematy do kolejnych odcinków, dlatego że ja zaczynam właściwie swoją przygodę z DaVinci Resolve. To jest mój drugi miesiąc, ale już sobie radzę całkiem nieźle i chciałbym w ten sposób też zmotywować Ciebie, jeżeli zaczynasz przygodę lub jeżeli zmieniłeś program do edycji. No i myślę, że tradycją stanie się taka piątkowa forma, jeżeli chodzi o tutoriale z DaVinci'ego. Bardzo proszę o komentarz, widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Trzymam za Ciebie kciuki i do zobaczenia. Cześć!